Dobra. Dzień dobry, Konrad Błaszak, a dzisiaj będzie o tych lujach, ale tylko częściowo będzie o tych lujach, które się nazywają Oppo Encore Air 2. Niebieskie za 200, bardzo ładne, muszę przyznać, że wyglądają fenomenalnie. A dlaczego tylko trochę o nich będzie? Ponieważ mam uczciwie wam powiem. Ja ich nie chciałem. Trochę niechcący do mnie przyjechały. Się trochę nie dogadałem i przyjechały do mnie, więc mówię, no jak przyjechały, to sprawdzę, nie? Przecież ich nie wyrzucę, nie? Szczególnie, że ładne są. Ale powiem wam uczciwie również, że ja nie lubię takich słuchawek. Już od jakiegoś czasu, jak kiedyś się kupowało, za moich czasów kablowe jeszcze, nie? Słuchawki za tam 10 zł. 10 zł. Cyk na kabelku i się słuchało muzyki z Walkmana, z Discmana, potem z telefonu. Ale to były stare czasy, teraz mam duże słuchawki, teraz mam fajne, wygodne słuchawki. Jak słucham muzyki na słuchawkach, to w nich. I jak będę teraz jeździł do pracy komunikacją częściowo, to będę słuchał muzyki w nich, a nie w takich. I mimo, że to są fajne słuchawki, kosztują 200, są ładne, muzyka gra moim zdaniem całkiem przyjemnie, jak na takie pizdryki, to i tak mnie nie przekonały do siebie. To nie jest ich wina. To nie jest ich wina, bo jakbym wziął sobie AirPods Pro za 1200, jakbym sobie wziął topowe soniacze za 1000, czy inne Bose, czy inne Serose, to też by mnie nie przekonały. A mianowicie dlatego, że kurziwa, wytłumaczcie mi, bo ten film będzie o tym, to nie będzie o tych słuchawkach, film będzie o tym. Nie boicie się, że takie główienko małe zgubicie? Ja bym cały czas miał we łbie, że pewnie już to zgubiłem dawno. Pewnie mi gdzieś to wyleciało. A tak to duże słuchawki, cyk, założę sobie tutaj na kark i leżą. No muszą mi ukraść, sam nie zgubię. Takie moje główienka, patrzcie jakie to jest malutkie. Całkiem wygodne, mimo też, że to jest bez gumek, są takie, no to są, one są całkiem wygodne, całkiem dobrze leżą w uszach. Ale nie wiem, ja bym się bał, że je zgubię, ja bym się bał, że je przepierdzielę, zanim jeszcze wyjdę z chaty. Jakoś mnie nie przekonują do siebie. Ten film będzie o tym, ten film jest o tym, że może zmienicie moje zdanie, może powiecie, Konrad, grubasie, gówno się znasz na technologiach, wypieprzaj z kanału, oddaj go komuś i te słuchawki są najlepsze. Takie słuchawki, niekoniecznie te, ale takie słuchawki są najlepsze, jakie mogą być, bo są wygodne, są malutkie, można je schować, można cyk do kieszonki i jest. A ja mówię, a wiecie co, za stary już jestem, nie chcę sobie wkładać czegoś do ucha, wolę duże nauszne i tak będzie mi wygodniej, tak mi jest przyjemniej. Audio też jest lepsze, nie oszukujmy się, jak mamy słuchawkę, która ma, waży 3,5 grama, więc malutkie. Takie moje gówno, a mamy taką słuchawę na całe ucho, no to te przetworniki są trochę lepsze w tamtych. To chyba tyle.